Czy uzdrawianie chorych i wskrzeszanie ludzi to to samo i czy można to zrobić, kiedy się chce? W sumie tak, w obu przypadkach. Dla Boga to wszystko to samo. To po prostu życie, ogólnie rzecz biorąc w różnych stopniach. Problemem jest to, że kiedy chodzi o nas ludzi, to zazwyczaj myślimy o tym w innym świetle. Jest tu jeszcze jedno pytanie, które odnosi się do tego. Czy jeżeli ktoś nie ma oczu, to czy to dotyczy uzdrowienia? Czy jest związane z czymś innym, jak na przykład czynienie cudów i w jaki sposób to otrzymać? Czy modliłeś się o kogoś takiego wcześniej? Widzicie, to do czego chcę was doprowadzić, to jest przejście poza tą ideę tych wszystkich dziur, wybojów i tego rodzaju małych rzeczy. Podstawa to tak naprawdę tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, uzdrowienie nie jest nagrodą. Jeżeli nie jest nagrodą, to nie jest dawana na podstawie tego, czy dana osoba grzeszyła, czy nie, czy jest dobra, czy nie. Nie o to chodzi. Innymi słowy, wyjmijcie osobę z całej tej mieszanki. Rozumiecie? Wyjmijcie to, co materialne. Kiedy człowiek stoi przed tobą, jest chory i potrzebuje pomocy, tu nie chodzi o nich. Wiem, że to brzmi dziwnie, wydaje się, że chodzi o nich, ale to nie tak. Chodzi o to, by wyzdrowieli. Ale tu nie chodzi o nich jako o osobę. Oni w tym wypadku nie są osobą. Oni są chorym, są uciskanym, są jeńcami w tej wojnie, uwięzionymi przez szatana. To wszystko odnosi się do walki. O to chodzi. To jest wojna pomiędzy dwoma królestwami, Królestwem Bożym i Królestwem Ciemności. Człowiek jest tak naprawdę niczym więcej jak polem bitwy. To wszystko, czym jest. I twoim zadaniem jest zająć ten teren. Rozumiecie? Jeżeli moglibyście wziąć to i wzrosnąć na podstawie tego, to jest tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. To jest trzon tego. To oznacza, że jeńc w tej wojnie nigdy nie jest problemem, tylko strażnicy, z którymi trzeba coś zrobić. Więc nie chodzi o jeńca. Powodem, dla którego to mówię, wiem, że to nie brzmi zbyt duchowo, ale musicie zwrócić uwagę na to, jak Jezus usługiwał ludziom. On nigdy nie pytał ludzi, w jaki sposób dostałeś tę chorobę. On nigdy nie powiedział, zasłużyłeś na to przez to, co zrobiłeś. Wszystko, co on tak naprawdę mówi, to co chcesz, abym ci uczynił? Panie, chcę odzyskać słuch, chcę widzieć, chcę być uzdrowiony. Dobrze, bądź uzdrowiony. Otrzymaj. Widzicie, jakie to proste? On nie mówił, poczekaj chwilę, pozwól mi zobaczyć, czy taka jest wola Boża. To brzmi niedorzecznie. Pozwólcie przeczytać mi kolejne pytanie. Księga Wyjścia 4:11. Ten werset był używany przez różne istotne służby, aby głosić, że Bóg dopuszcza choroby, ponieważ sam Bóg powiedział tak w tym wersecie. Księga Wyjścia 4:11, że niemy, głuchy i niewidomy urodzili się tacy, ale on ich takimi nie stworzył. To właśnie mówi Księga Wyjścia 4:11. Jeszcze w 4:10 jest napisane, że Bóg używa plag, aby zwrócić ludzi do siebie. To jest pytanie, jak to związać z tym, o czym mówimy na tym szkoleniu? To jest podstawowa różnica. Jeszcze do tego nie doszliśmy, ale staram się was tam doprowadzić. Powinniśmy tam być dzisiaj przed wieczorem. Zacząłem już o tym mówić dzisiaj, byłem tego blisko. Różnicą jest to, że musicie zrozumieć stare przymierze i nowe przymierze. Gdy to zrozumiecie, widzicie, nie chcę tego mówić w taki sposób, gdy mówię komuś o Ewangelii. Jeżeli uda mi się doprowadzić do tego, żeby narodzili się na nowo, czy zostali uczniami, to pierwszą rzeczą, jaką robię, to daję im Biblię, ale Biblię, jaka im daję, jest na początku tylko Nowy Testament. Nie cała Biblia razem ze Starym Testamentem. Dlaczego? Ponieważ nie będziemy skupiać się nad Starym, bo Stary przeminął. Rozumiecie? Jest napisane, że Stary stał się przestarzały i ponieważ ustanowił nowy, ustanowienie nowego nie ma starego, ponieważ Stary już nie daje żadnego efektu, gdy jest ustanowiony nowy. Gdy Stary nie przynosi efektu, to znaczy, że nie musimy go studiować w tym momencie. Nie mówię, żeby nigdy go nie czytać, będę brał z niego cytaty i to za niedługo.
Nie mówię, żebyście po prostu podarli Stary Testament i wyrzucili. Nie mówię tego, nie mówię, że Stary Testament nie jest Słowem Bożym. Jest, ale musicie zrozumieć, że jest w nim mnóstwo rzeczy, które was nie dotyczą, co daje wam prawo, aby wybierać sobie... Co daje wam prawo, aby wybierać sobie wersety ze Starego Testamentu, których macie się trzymać? Chodzi mi o to, abyście zobaczyli, że weźmiemy werset 4:11 i do tego pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć przebaczone grzechy, to lepiej też składajcie jakieś zwierzęta na ofiarę. Ponieważ nie możesz iść do prawa, jeżeli nie będziesz mógł przestrzegać każdego najmniejszego paragrafu. Wracając do prawa, nie możecie wziąć jednego wersetu i powiedzieć, co z nim. Nie, nie. Wszystkie są niczym. Stary Testament pokazywał Chrystusa. Rozumiecie? I Stary Testament był dany do Jego przyjścia. Kiedy przyszedł, to zostało odsunięte. Po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, to nawet nie zostało wam dane, chyba że jesteś Żydem. I to byłoby dla twoich przodków, ale teraz, gdy narodziłeś się na nowo, nie ma ani Żyda, ani Greka, rozumiecie? To oznacza, że nie ma poganina, ani Żyda. Nie jesteście Żydami, ani nie jesteście poganami. Nawet jeżeli się urodziłeś Żydem, to wciąż nie jesteś Żydem. Jest tylko nowy człowiek w Jezusie Chrystusie i ten nowy człowiek jest nowym stworzeniem, rozumiecie? Co jeżeli jestem mesjanistycznym Żydem? Nie, nie jesteś. Wciąż jesteś grzesznikiem, wciąż nie jesteś narodzony na nowo. Dlaczego? Ponieważ wciąż polegasz na cielesnym pochodzeniu. Teraz nie znamy ludzi według ciała. Możesz o kimś powiedzieć, że jest Żydem tylko przez ciało. Jeżeli nie znasz ludzi według ciała, to nie możesz powiedzieć, że jest Żydem, Grekiem czy kimkolwiek innym, bo to nie jest ważne. Rozumiecie? Wszystko, co wiecie przez ducha, to światłość albo ciemność, życie albo śmierć, martwy lub żywy. To wszystko, co wiecie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to żyjesz. Jeżeli nie jesteś w Chrystusie, to jesteś martwy. Rozumiecie to? To jest bardzo proste. Powodem, dla którego staramy się to uczynić nieprostym, jest to, że chcemy trzymać się czegoś. Waszym zmaganiem jest to, że staracie się trzymać Boga i świat za rękę naraz. Spójrzcie, mogę wam powiedzieć to w bardzo prosty sposób. Jak wielu wie, że chrześcijaństwo to nie religia. Prawda? To jest relacja z Bogiem. Każdą religię można rozpoznać tak, że można umieścić końcówkę izm na koniec nazwy danej religii. Buddyzm, szintoizm, konfucjanizm. Można zawsze dodać izm na końcu tych wyrazów. To je rozróżnia. Chrześcijaństwo nie. Nie izm. Chrześcijaństwo nie jest religią, dopóki nie zaczniesz go dzielić. Pentekostalizm, episkopalianizm, katolicyzm. Rozumiecie? Chrześcijaństwo nie będzie religią, dopóki nie zaczniesz go dzielić. To jest relacja z Bogiem. Teraz kolejny przykład religii. Judaizm. Religia, nie relacja z Bogiem. Żydzi nie mieli relacji z Bogiem. Rozumiecie? Mieli prawo i byli nosicielami prawa. Zbawienie przyszło na świat przez nich, ponieważ Jezus był jednym z nich i zbawienie przyszło do nich, Ewangelia na rozdział 4. Rozumiecie to? Więc gdy zaczniecie wracać do Starego Przymierza i będziecie starać się powtarzać stare rzeczy z Niego, to musicie zrozumieć, że Bóg musiał poradzić sobie z ludźmi w określony sposób pod Starym Przymierzem. Dlaczego? Ponieważ nie było Zbawiciela, nie było przykrycia. Krew byków i kozłów nie może zakryć grzechów człowieka. Człowiek był najwyższą formą stworzenia, którą uczynił Bóg. Prawda? To oznacza, że jedyną rzeczą, jaką może oczyścić człowieka z grzechu, musi być równa człowiekowi lub ponad nim. Wszystko poniżej niego nie mogło go oczyścić. Zwierzęta były pod nim. Bóg dał człowiekowi panowanie nad wszystkimi zwierzętami na ziemi, byki i kozły, więc ich krew nie oczyściłaby ich grzechów. Dlaczego? Ponieważ człowiek miał wyższą rangę. Więc aby zostać oczyszczonym, coś o wyższej randze musi zostać ofiarowane. Jezus. Rozumiecie? Więc Stare Przymierze bazowało na ofierze byków i kozłów, nie na krwi Jezusa. To dlatego krew byków i kozłów musiała być przelewana każdego roku. Dlaczego?
ponieważ każdego roku, gdy zrobili to po raz kolejny, to przypominało im, że ta krew nie oczyściła ich z grzechów, ale musiało być to robione po raz kolejny i to nie czyniło ludzi pod tym przymierzem doskonałymi. Nie czyniło ich doskonałymi. Wiecie, co czyni ich doskonałymi? W liście do Hebrajczyków jest napisane, że bez nas nie mogli stać się doskonali. Wiecie, co uczyniło ich doskonałymi w Starym Przymierzu? My. Dlaczego? Przez chodzenie w Nowym Przymierzu. My weszliśmy w to Nowe Przymierze, oni patrzyli w przód na to, co ma przyjść. My nie patrzymy w przód, patrzymy się za siebie. Oni patrzą w przód do wydarzenia, które ma nastąpić, to się nazywa wiara. My patrzymy się za siebie, to się nazywa fakt. Uzdrowienie nie jest przez wiarę, tylko przez fakt. Jezus poniósł rany, to jest fakt. Rozumiecie? To zostało dokonane. Kluczem do tego jest to, że kiedy przejdziecie do Starego Przymierza i zaczniecie się mu przyglądać, zapamiętajcie. Bóg musiał postępować z człowiekiem w określony sposób, ponieważ oni nie byli zbawieni. Widzicie, wszystko, co Stare Przymierze robiło, w przypadku krwawych ofiar, to było zdejmowanie rzeczy do później, dopóki nie przyjdzie Zbawiciel. Kiedy Zbawiciel przyszedł, prawo się zatrzymało. Rozumiecie? Gdy przyjrzycie się temu, to Nowe Przymierze sprawiło, że wszystko jest inne. Pod Starym Przymierzem Bóg musiał postępować z człowiekiem, jak z człowiekiem upadłym. Pod Nowym Przymierzem Bóg osiągnął sposób, którego zawsze chciał, ale nie mógł go wprowadzić. Dlaczego? Ponieważ przedtem było coś pomiędzy człowiekiem i Bogiem, co się nazywało grzechem. Teraz między Bogiem i ludźmi jest ktoś, kto nazywa się Jezus. Rozumiecie? To jest piękno całej tej rzeczy. Dlatego mnie to zawsze zadziwia, gdy ludzie sięgają do Starego Testamentu, mówiąc, Bóg uczynił ślepych. Nie, Bóg wziął odpowiedzialność za stworzenie, które stworzył. Widzicie, problemem jest to, że patrzymy się na ten czas od Adama aż do Jezusa. To jest okres 4000 lat. Więc to jest dla nas duży okres czasu, dla Boga nie. Więc kiedy Bóg mówi w Księdze Wyjścia, czy to ja nie uczyniłem ślepego, czy to ja nie uczyniłem głuchego, czy to ja nie uczyniłem niemego, widzimy, że On mówi, że to zrobił. On bierze odpowiedzialność, stworzy człowieka, wiedząc, co się stanie. I wiemy, że On wiedział, co się stanie, ponieważ On stworzył plan zbawienia przed założeniem świata. Więc moglibyśmy powiedzieć, że zrobił to, co zamierzał, co nie byłoby właściwe, ale stworzył na to lekarstwo, zanim nawet to wszystko się przydarzyło, więc on wziął na siebie odpowiedzialność i powiedział, nie martwcie się, ja się tym zajmę. I wtedy zajął się tym przez Jezusa. Nie podoba nam się to, ponieważ to zajęło 4000 lat i patrzymy na cały ten czas, ale w rzeczywistości on powiedział, ja to zrobiłem, to się zepsuło, teraz to naprawię. Zająłem się tym przez Jezusa. My chcemy oglądać się za siebie i podkreślać to, co było pomieszane, zamiast podkreślać to, w jaki sposób zostało to naprawione. I naprawa poszła lepiej niż zepsucie tego. My dzisiaj jesteśmy w lepszej pozycji niż człowiek przed upadkiem. Jesteśmy w lepszej pozycji niż Adam. Rozumiecie? Powiedziałbyś, ja temu nie wierzę, więc w takim razie wierzysz, że grzech jest potężniejszy niż sprawiedliwość. Ponieważ wierzysz, że grzech Adama, lub raczej powinienem powiedzieć dzieło szatana w Adamie, było większym dziełem niż dzieło Jezusa na krzyżu. Jeżeli nie wierzycie, że Jezus umieścił nas w lepszej pozycji niż Adama, to wciąż jesteśmy poniżej poziomu Adama. I to znaczy, że wciąż jesteśmy upadli. Rozumiecie? Widzicie, piękno tego jest takie, że gdy Adam powstał, miał autorytet tylko nad światem. Wasza pozycja jest taka, że jesteście postawieni w niebie. Cały autorytet na niebie i na ziemi jest w was, ponieważ jesteście w Chrystusie i cały autorytet jest w nim. Macie większy autorytet w Chrystusie niż Adam jako człowiek na ziemi. Rozumiecie? Nie ma podstawy, by powiedzieć, że Adam miał Bożą naturę lub charakter. Na dobrą sprawę wiemy, że nie miał, ponieważ upadł. Ale mamy Bożą naturę, mamy Jego charakter, mamy Jego ducha. Nigdzie nie jest napisane, że Adam miał Ducha Bożego. My mamy. Widzicie, to jest lepsze. Rozumiecie to?
To jest zabawne, kiedy o tym się myśli. Jeżeli chodzicie w mocy, to tak naprawdę nie obchodzi was, w jaki sposób ludzie znaleźli się w tym stanie, w jakim są. Jedynymi ludźmi, którzy się o to martwią, są ludzie, którzy nie mogą nic z tym zrobić. Ludzie, którzy mogą coś z tym zrobić, po prostu mówią, bądź wolny. Ludzie mówią, jak to zrobiłeś, nie rozumiemy. The people that can do something about it, just like, be free. I don't care how you got it. Well, you don't understand. I do. Ja rozumiem. Nie mów do mnie, bo wypchniesz mnie z tej pozycji. Jeżeli poznam cię wystarczająco dobrze i ci uwierzę, to jeszcze uwierzę, że na to nie zasługujesz, więc po prostu do mnie nie mów. I pozwól mi się o ciebie pomodlić. Ponieważ nie obchodzi mnie, dlaczego jesteś w takim stanie. To nie jest ważne. To, co jest ważne, to to, że wiem, jak cię z tego wyciągnąć. I kiedy cię z tego wyciągnę, powiem, bądź uzdrowiony, teraz idź i nie grzesz więcej. I kiedy to zrobisz, zgadnij co. To się tobie już nie stanie po raz kolejny. Nie mówię, że masz to z powodu grzechu, ponieważ nie wszystko, co się tobie stało, jest z powodu grzechu. Czasami jest to atak, czasami jest to sianie i zbieranie. Wierzcie lub nie, czasami jest tak, dlatego że żyjecie w podłym świecie, pełnym genetycznych dolegliwości. To nie jest wina rodziców, nie jest to również wina dzieci. To wina diabła, ponieważ żyjemy w upadłym świecie, w nim są choroby. Chodzi o to, że ten świat się degeneruje. Jest to jedno z praw termodynamiki. Wszystko dąży do rozpadu. Newton's third law of thermodynamics. Everything has a tendency to run down. Co udowadnia, że ewolucja nie jest prawdą, ponieważ według niej jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, ale my zmierzamy do rozpadu. I to jest zabawne, ponieważ pokolenie, które istnieje w danym czasie, zawsze uważa się za najmądrzejsze. A popatrzcie na Egipcjan. Oni widzieli, jak robić rzeczy, za które my nie wiemy, jak w ogóle się zabrać. Byli mądrzejsi w wielu sprawach. Nie mieli pewnych rzeczy, z którymi dzisiaj pracujemy, ale szczerze, im więcej mamy takich rzeczy, tym głupsi się stajemy. Prawda? Ja nawet nie mogę wam powiedzieć numeru telefonu mojej żony. Wiecie dlaczego? Ponieważ mam jej numer zapisany w telefonie. Nie muszę go już pamiętać. Czasami musiałem zapamiętywać pewne rzeczy. Teraz wystarczy, że nacisnę guzik. Ludzie nie muszą się już dłużej uczyć matematyki. Mają kalkulator. Możecie ich zapytać, ile jest to raz to, odjąć to. Nie wiem, mam to, nie muszę tego wiedzieć. To jest zabawne, bo robimy te mądre urządzenia i stajemy się głupsi. To mnie zadziwia, ponieważ chcemy wiedzieć, jak coś działa, ale nic z tego się nie liczy. Żyjcie w wolności. Po prostu bądźcie wolni. Ktoś mówi, mam ten ból, to nie w porządku. Czy w Biblii pisze coś na ten temat? O cokolwiek poprosicie, to wam uczynię? Ale to nie odnosi się do bólu. Jeżeli zapytam o niego, to się odniesie. Prawda? Chcę fragment na temat bólu. Jesteś bólem czarnym w moim boku. Podoba się? Odsuńcie się od tego rodzaju rzeczy. Paweł powiedział, zawsze uczący się, nigdy nie dochodzący do poznania prawdy. Mamy ludzi, którzy nauczą cię szczegółów, mówiąc, ta duchowa zasada, ta odnosi się do tego. I wiecie, co jest od tego lepsze? Jeżeli zaczniecie studiować na temat duchowych korzeni, grzechu, chorób i dolegliwości, tego typu rzeczy, to gdy ktoś do was przyjdzie, aby się o niego pomodlić i spytacie się, co ci dolega, no mam artretyzm. Natychmiast nie będziecie tymi, którzy wyswobodzą, będziecie sędziami. Ponieważ twój umysł przejdzie do książki i powie artretyzm, okej, to oznacza zgorzkniałeś ducha, jesteś zgorzkniały, więc musisz, ty osądzasz tą osobę. Nie znasz jej, nie wiesz, czy jest zgorzkniała, po prostu ją osądzasz. Bóg nigdy nie powołał cię do bycia sędzią, on powołał cię do bycia wyswobodzicielem. Więc przestań osądzać i bądź wyswobodzicielem. Księga Izajasza 58 mówi wyraźnie, mówi, taki jest post. Widzicie, poście, robicie wszystkie te rzeczy i myślicie, że Bóg chce, abyście cierpieli. I Bóg mówi, to nie taki post sobie podobałem. To, co sobie podobałem, to zaprzestanie wytykania ludzi palcem. Kiedy chcecie pościć, nie myślicie o wstrzymywaniu się od jedzenia, tylko przestańcie wskazywać ludzi palcem. Przestańcie wskazywać ludzi palcem, pościcie od tego. Pościcie od sądu.
Rozumiecie? To jest post, który on wybrał. Jeżeli zamierzacie pościć od jedzenia, dobrze, dobrze, zróbcie jedzenie i nakarmijcie głodnego. Rozumiecie? O to tu chodzi. Chcę was doprowadzić do czegoś prostego. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Co robi miłość? Miłość uwalnia, miłość nie trzyma spisu przeszłych win. Przeczytajcie Koryntian 13. Każdy to zna. Miłość wszystkiemu wierzy. Ludzie mówią, myślicie, że on się naprawdę zmienił? No nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Uwierz, że się zmienił. To jest zadziwiające. Ludzie będą wzrastać do poziomu, którego od nich oczekujesz. Jeżeli będziesz kogoś traktował lepiej, żeby była w tobie ta zmiana, ja cię będę obserwował, wiecie co? Gdy ta osoba będzie blisko ciebie, będzie czuć się winna, będzie się czuć źle i nie zmieni się. Dlaczego? Ponieważ wydaje mu się, że nie ma dla niego żadnej nadziei. Ale jeżeli pójdziesz do niego, nawet gdy jest z nim coś nie tak i powiesz, hej, dlaczego to robisz? To nie ty. Wiem, że się nie zmieniłeś, jesteś inny. Nie zrobiłbyś przecież czegoś takiego. Wiecie co? Oni urosną do tego poziomu. Wzrosną do poziomu twoich oczekiwań odnośnie nich. Próbowałem traktować każdego człowieka tak, jakby był zbawiony. I wiecie co? Udało mi się doprowadzić w ten sposób więcej ludzi do zbawienia niż w jakikolwiek inny. Leciłem w samolocie, ludzie ze mną rozmawiali, pytali się, gdzie lecisz? Lecę do Australii, do Afryki, lecę do Indonezji. Naprawdę? Co tam będziesz robił? Oglądałem się wokół tak, jakby miał jakąś tajemnicę. Nakładam na... te ręce na ludzi, ich ciało się zmienia. Musielibyście ich wtedy zobaczyć. Naprawdę? I zwykle pierwsze pytanie, jakie mi zadają, to coś w stylu, czy oni tracą na wadze? Ale rozmawiam z nimi dalej i mówię, że rak znika, złe ciśnienie krwi znika, ludzie wstają z wózków inwalidzkich. To jest wspaniałe. I oni wtedy pytają, naprawdę? Jak ty to robisz? To proste. Wypowiadam im Jezus. I to jest pierwsza wskazówka, jaką mają, że to jest chrześcijaństwo. Jak tylko to usłyszą, to zmieniają swoją postawę. Nie chcą już dłużej z tobą rozmawiać. Albo jeżeli jednak chcą, to ich język się zmienia. Na początku pytają się, jak jest twój zawód? Jestem kaznodzieją, ale tak, chodzę do kościoła w każde południe, jestem pobożny. Cały ich język się zmienia, stają się nagle bardzo religijni. Za każdym razem, gdy mówią Bóg, to robią to tak, jakby to było trzysylabowe słowo. I zaczynają mówić w ten sposób. I ja mówię tylko, nie, to nie to. I pytam się, nigdy nie nakładałeś rąk na nikogo, aby wyzdrowiał? No nie. Dlaczego nie? Możesz to zrobić w imieniu Jezusa. Wszystko, co musisz zrobić, to ustanowić go swoim Panem. On działa przez ciebie. I wtedy pyta się, naprawdę? Wiecie, dlaczego ludzie nie otrzymują niczego od ciebie? Ponieważ zachowujesz się tak, jakby to nie było prawdziwe. Zachowujesz się tak, jakbyś się tego wstydził, jakbyś próbował to ukryć. Ale kiedy modlisz się o chorego, chcesz go zobaczyć, jak wyskakuje z wózka inwalidzkiego, wtedy byłbyś w kościele bardzo śmiały, ale byłbyś tajemnym chrześcijaninem w samolocie albo w restauracji. Nie obiecano nam uzdrowienia w kościele. 16 rozdział Marka mówi, że wierzący będą nakładać ręce na chorych. Masz do nich przyjść, nie siedzieć i czekać, aż oni przyjdą do ciebie. Jest napisane, abyście szli. Gdziekolwiek pójdziecie, uzdrawiajcie tam chorych. Innymi słowy, jeżeli w twoim mieście są chorzy, to twoja wina. Dlaczego? Ponieważ jesteś zobowiązany uzdrawiać chorych tam w tym mieście. Nikt nie powinien być chory. Co jeżeli oni nie są narodzeni na nowo? W Biblii nie jest napisane, idź uzdrowień narodzonych na nowo. Narodzenie na nowo już powinni być uzdrowieni i powinni uzdrowić chorych, prawda? To jest proste, to jest światło i ciemność, życie i śmierć. Musicie po prostu wiedzieć, kto w was jest. Co macie? Musicie zobaczyć to, że to dlatego Paweł pisał listy w taki sposób. On wciąż pisał, mamy ten skarb w tym ziemskim naczyniu. To jest niesamowite, że Duch Boży żyłby w tym. To jest wspaniałe. I on jest tak jakby uwięziony tutaj przez chwilę. I w pewnym momencie zostaje uwolniony. I gdy zaczynacie to rozumieć, to pozwalacie mu uwalniać się przed... Dlaczego mielibyśmy ubrać go w kaftan i zamykać go na 50, 60, 70 lat? I nie móc go wypuścić, dopóki nie zginiemy. To jest niedorzeczne.
On chce dzisiaj żyć przez Ciebie takim samym życiem, jakim żył przez Jezusa, gdy Jezus chodził po tej ziemi. On chce żyć tym samym życiem. Jeżeli to jest ten sam duch, to może robić te same rzeczy, a jeżeli nie może robić tych samych rzeczy, to dlaczego myślisz, że masz tego samego ducha? Po prostu staram się być dosadny. Te rzeczy są proste. Modliliśmy się o dwójkę nienarodzonych dzieci. Przyszła do mnie kobieta, która była w ciąży, była u doktora, który powiedział jej, dzieci w jej łonie nie żyją, ich serca nie pracują. Zbadali je 2 tygodnie. Miała 2 tygodnie martwe dzieci w swoim łonie. 2 tygodnie. Lekarze powiedzieli, że mogą wyciągnąć jej dzieci, ale to może spowodować uszkodzenia w jej ciele. Powiedzieli jej, że powinna poronić te dzieci, ponieważ za długo już była w ciąży. Przyszła na nasze spotkanie, usiadła. Później wyszła do modlitwy. Kiedy przyszła, powiedziała mi, żebym pomodlił się o jej dzieci, bo powiedziano jej, że nie żyją. Powiedziałem jej, żeby położyła swoje ręce na brzuchu, ponieważ nie dotykam brzuchów kobiet. Kiedy to zrobiła, dotknąłem 2 palcami jej rąk. Widzicie, nie musicie robić rzeczy w dziwny sposób. Możecie to robić w odpowiedni sposób. Mogę wam opowiedzieć historie, w których ludzie robili głupie rzeczy i tylko przyciągali dezaprobatę. Nie musicie tego robić. Powiedziałem bardzo prosto, w imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. To wszystko, co powiedziałem. Później ona odeszła i usiadła, siedziała przez godzinę usługi uzdrowienia. Wielu z ludzi poszło do domu. Lekarz wcześniej jej powiedział, gdy będziesz czuć, że coś się rusza w twoim brzuchu, to natychmiast przyjedź do szpitala, ponieważ to będzie znaczyć, że zacznie się poronienie. I wtedy będziemy chcieli mieć to pod kontrolą. W drodze do domu zaczęła czuć ruch. Pojechała do szpitala, lekarze przygotowali się, aby jej pomóc, włączyli całą aparaturę. Okazało się, że serca biją. Mówię poważnie, biło im serca. Po paru godzinach ta kobieta urodziła 2 zdrowych chłopców. Nie mogę tego wyjaśnić, ale mówię wam, widzieliśmy 9 ludzi, którzy budzili się z martwych. Pierwszą taką osobą była moja córka. Pierwszą. I mówiąc szczerze, jeżeli by nie była pierwszą, to nie wiem, czy byłyby kolejne osoby. Zrozumcie, gdy ona była wzbudzona z martwych. Nie byłem gotowy. Nie byłem duchowy. Miałem problemy w moim życiu, miałem bałagan, ale szedłem w kierunku Boga. Byłem narodzony na nowo i szedłem w tym kierunku, ale wciąż w moim życiu był bałagan. Nie byłem ani trochę gotowy. Według mnie, moja córka była przy oknie na 2. piętrze. Siedziałem przy stoliku, czytając Biblię, mając przed sobą taras. Ona była na 2. piętrze. Miała 7 lat. W jakiś sposób otworzyło się okno w jej pokoju, gdy ona się o nie opierała. I wtedy wypadła głową do przodu z 2. piętra na beton. Siedziałem w środku, była tam zasłona. Kiedy uderzyła o ziemię, słyszałem to, ale nie wiedziałem, co się stało. Słyszałem, jak uderzyła o beton głową w dół. Próbowała spaść na ręce. Kiedy słyszałem, że coś uderzyło, nie wiedziałem, co się stało, ale wyszedłem, aby to sprawdzić. Kiedy otworzyłem drzwi, widziałem, jak tam, jak leżała twarzą do ziemi, z rękami w takiej pozycji. Dosłownie, ponieważ chciała się na nich oprzeć i one takie zostały. Gdy byłem przy niej, podniosłem ją, jej nos wgniótł się w jej twarz, jej głowa była cała pobijana, jej zęby były wciśnięte w jej dziąsła, przyszły przez jedną z warg, w jej ustach była krew. Podniosłem ją, pamiętajcie, że ja już pochowałem jedną córkę. Byłem przy martwym ciele wiele razy w moim życiu. Jest różnica między człowiekiem martwym a człowiekiem nieprzytomnym. I można poczuć tą różnicę, gdy próbuje się trzymać taką osobę. I kiedy podniosłem ją, ona nie żyła. Nie biło jej serca, nie oddychała, nic. Krew wypływała z jej ust, podniosłem ją. Gdy trzymałem ją w moich ramionach, od razu zobaczyłem cały pogrzeb mojej pierwszej córki. Cały pogrzeb jakby w jednej sekundzie. I głos w mojej głowie zaczął mówić, stracisz kolejną, pogrzebisz kolejną córkę. I stale to powtarzał, znowu i znowu. Głośniej i głośniej.
Szedłem z nią i wciąż słyszę to w mojej głowie. Pogrzebiesz kolejną córkę, straciłeś kolejną, pogrzebiesz kolejną. Ale byłem wyćwiczony, by uważać na to, co mówię. I nie pozwolić niczemu innemu niż Słowo Boże wyjść z moich ust. I to wszystko, co zacząłem mówić, to w imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. W imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. Ona nie żyła. Więc to, co mówiłem, nie miało sensu. Ale list do Rzymian 4 mówi nam, abyśmy wołali o te rzeczy, które nie muszą być takie, jak były. Nie chodzi o to, by wołać o rzeczy, których nie ma. Na przykład, nie mam raka, nie mam raka. Nie, tam nie jest tak napisane. Tam jest napisane, wołać o te rzeczy, które nie muszą być takie, jak były. Więc ja mówiłem, w imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. To było nie, które chciałem powołać do istnienia. Chodziłem z nią wokół przez 25 minut. Była w moich ramionach, zero reakcji. Jej głowa była pochylona do tyłu, krew spływała jej z kącików ust, ręce zwisały jej z tyłu, była martwa. 25 minut. Wciąż słyszałem ten głos. Stracisz kolejną, stracisz kolejną. I musiałem mówić to coraz głośniej i głośniej. W imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. Głośniej i głośniej. Ponieważ musiałem być głośniejszy od tego głosu w mojej głowie, który był głosem diabła. To nie były moje myśli, ponieważ mówiłem w tym samym czasie, a nie da się myśleć i mówić różnych rzeczy w tym samym czasie. I to diabeł do mnie mówił. Ale brzmiał dokładnie jak ja. Dlaczego? Ponieważ on tak robi. I on później oskarża ciebie za to, że masz takie myśli. Kiedy on to w ciebie włożył, to zrobił to tak, abyś myślał, że to ty. Więc chodziłem z nią na rękach i po 25 minutach nic się nie zmieniło. Więc otworzyłem drzwi i wszedłem do środka. Posadziłem ją na podłodze. Nikt w tym momencie nawet nie wiedział, co się dzieje. Ale kiedy posadziłem ją na podłodze, jej głowa była opuszczona na klatkę piersiową. Jej ręce były opuszczone po jej bokach. Oparłem ją o ścianę w korytarzu, który łączył salon z kuchnią. Uklęknąłem i zacząłem krzyczeć, wskazując ją palcem. W imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. To wszystko, co mówiłem. I znowu głośno. I stawałem się coraz głośniejszy. Moja żona i reszta moich dzieci, syn i druga córka usłyszeli mnie i zbiegli ze schodów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Kiedy wbiegli do pokoju, zaczęli panikować, krzyczeć, biegać wokół. Byli wtedy młodzi, ale zaczęli panikować. To było w tym najdziwniejsze, że gdy się do nich obróciłem i wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że byłem tak jakby w bańce. To było niesamowite, ponieważ był w tym pokój. Taki, że to nie była kwestia, czy uda się to, tylko że nie ma innej opcji. To się musi stać. I pamiętam, jak obróciłem się do mojej rodziny i powiedziałem, cicho bądźcie. Jeżeli nie możecie uwierzyć, wyjdźcie. I natychmiast cała trójka zamilknęła i byli cicho. Obróciłem się z powrotem do Rebeki i znowu zacząłem mówić, w imieniu Jezusa będziesz żyć i nie umrzesz. Powtórzyłem to znowu i znowu i po kolejnych 20 minutach, ona była martwa około 45 minut, nagle siedziała w ten sposób i wtedy tak jakby ktoś uderzył ją w brzuch. Ona podskoczyła do przodu i opluła mnie krwią, całego mnie. Byłem zaraz przed nią. I kiedy wpluła krew, otworzyła oczy i widzieliśmy, że ona wraca tutaj. Zaczęła dochodzić do siebie. Pierwsze, co powiedziała, to tato, jestem głodna. Pierwsza rzecz. Nie wiedziałem czemu, ale później to zrozumiałem, jak studiowałem Biblię, ponieważ po każdym wskrzeszeniu kazano nakarmić wskrzeszoną osobę. Dlaczego? Ponieważ jak ktoś był martwy, wszystkie organy tej osoby się wyłączają. Gdy wkładasz coś w usta tej osoby, to zaczyna się wydzielać ślina. Dzięki temu uruchamia się cały układ trawienny, dzięki czemu uruchamia się cała reszta ciała. To trzyma połączenie między duchem i ciałem tej osoby. Widzicie, duch wraca do ciała, aby zobaczyć, czy jest możliwe zamieszkanie w nim, czy wróci, czy nie. Jeżeli nic nie działa, to zostawi ciało, ale jeżeli zostanie, ponieważ organy będą działać, to zespoi się z ciałem, zostanie w nim i wtedy ta osoba wraca. Poszedłem wtedy do kuchni, mieliśmy tam trochę chleba. Dałem jej go, ona nie mogła tego zjeść, ponieważ jej zęby były poprzestawiane, ale włożyłem jej to do ust, następnie wziąłem ją i dałem do samochodu i zawieźliśmy ją do szpitala. To była pierwsza myśl, aby wziąć ją do szpitala. Całą drogę ona płakała i skarżyła się, ponieważ wszystko ją bolało. My tego nie wiedzieliśmy, ale ona połamała sobie przez ten upadek oba nadgarstki i zdruzgotała sobie prawe kolano. Pewnego dnia po tym, jak się przeprowadziliśmy, znalazłem jej zdjęcie. Ludzie mówią, skoro Bóg zbudził ją z martwych, to dlaczego nie uzdrowił jej nadgarstków, bo go o to nie poprosiłem. Wszystko, co mówiłem, to będziesz żyć i nie umrzesz, rozumiecie?
Więc dostaliśmy to, o co prosiliśmy. To było pierwsze wskrzeszenie i to była najdłuższa modlitwa o to, by ktoś powstał z martwych. Tak jak mówiłem, modlę się o ludzi, oni są wskrzeszani, ale ta modlitwa była najdłuższa. Potem jak miałem się o kogoś modlić, trwało to od 3 do 5 minut maksymalnie. Widzieliśmy tego rodzaju sytuacje. Mówię to dlatego, ponieważ musicie zrozumieć, że trzeba wyjść poza coś, co nazwałbym etap dziecięcy, w którym chodzi o szczegóły. Musicie wyjść w nieskomplikowaną wiarę i zaufanie wobec Boga. Nakładam ręce, to jest dokonane, to musi się stać. Stoję w wierze, stoję, nie cofaj się z tego. Powinniśmy iść teraz na kolację, ale chcę to szybko omówić odnośnie tych szczegółów. Chcę, żebyście zrozumieli, nie musicie wiedzieć tak dużo. Wszystko, co musicie wiedzieć, to to, że uzdrowienie jest w odkupieniu. To zawsze jest wolą Bożą. Jezus zapłacił za to. Jeżeli zapytałbym, czy jest jakikolwiek powód, dla którego Jezus nie miałby zbawić jakiegoś człowieka, człowiek przychodzi do Jezusa i mówi, czynię cię moim Panem, przebacz mi moje grzechy lub zrób cokolwiek chcesz. Czy Bóg kiedykolwiek odwróciłby się od takiej osoby? Dlaczego? Istnieją źli ludzie. Czy mówisz mi, że jeżeli Hitler zwróciłby się do Jezusa, to byłby zbawiony? Dlaczego? Czy on nie byłby zbyt zły na to? Pomyślmy o tym na chwilę. Jeżeli on byłby na to zbyt zły, to też nie byłby nikogo wystarczająco dobrego. Ponieważ jeżeli ktoś może być wystarczająco dobry, to znaczy, że ktoś może również być zbyt zły. Rozumiecie? Więc jeżeli nie możecie być na to zbyt źli, to nie możecie być też wystarczająco dobrzy, więc to musi bazować na łasce Boga, w żadnym wypadku nie na tobie. Więc jeżeli Bóg nigdy nie odwróci się od osoby, która przyjdzie do Niego, pozbawienie i uzdrowienie, co wam udowodnię, za uzdrowienie zapłacono w tym samym czasie w takim samym stopniu, jak zapłacono za grzech, i te same zasady, które dotyczą zbawienia, dotyczą również uzdrowienia. Ludzie mówią, to dlaczego nie możemy komuś po prostu usługiwać zbawieniem? Ponieważ jedyną różnicą między zbawieniem i uzdrowieniem jest to, że zbawienie wymaga zmiany właściciela. Rozumiecie? Aby zostać zbawionym, musisz zmienić właściciela. Ja mogę cię uzdrowić niezależnie od tego, czy zmienisz właściciel, czy nie. Dlaczego? Ponieważ to, w co wierzycie lub nie wierzycie, nie robi różnicy. Ja mam autorytet nad chorobami i dolegliwościami. Widzicie, jeżeli to nie byłoby prawdą, to nie traćcie czasu na modlitwę o martwą osobę lub o osobę, która jest w śpiączce. Prawda? To nic nie da. Jeżeli ich wola bierze udział, jeżeli potrzebna jest ich wiara, to nie módl się o nikogo, kto nie jest do tego dostosowany umysłowo. Innymi słowami, ludzie z opóźnieniem umysłowym, zapomnij o nich, nie zostaną uzdrowieni. Dlaczego? Ponieważ nie mają zdolności, aby mieć wiarę, zaufać czy zaakceptować zaopatrzenie Jezusa. Ale wiemy, że to nieprawda. Znamy ludzi, którzy zostali uzdrowieni z umysłowej niepełnosprawności, ponieważ to było zwykle przez kogoś innego, osoby, która im usługiwała. Widzieliśmy zespół Downa, widzieliśmy autyzm, co znacie, to widzieliśmy. Widzieliśmy wszystko uzdrowione, widzieliśmy, jak młody chłopak z zespołem Downa miał wszystkie cechy, objawy związane z tym zespołem i w ciągu około połowy roku nawet struktura jego głowy zmieniła się. Także gdybyś spojrzał na niego, to nie mógłbyś stwierdzić, że kiedykolwiek miał zespół Downa. On przyszedł z pięcioletniej mentalności do dojrzałości, którą powinien mieć w swoim wieku. Kiedy go poznałem, miał 21 lat. Widzicie, w przypadku większości tych rzeczy nawet nie musiałem nic robić. Miałem po prostu przywilej, aby przy tym być i rzeczy się działy. Mogę wam opowiadać inne historie w podobny sposób, ale podstawą jest to, że wszystko, czego chce Bóg, to osoby, przez które będzie mógł pracować. Kogoś, kto nie będzie mówił, tak, ale Bóg by chciał, ale nie jestem gotów. Bóg by powiedział, chciałem cię użyć, ale to powiedziałeś. Ty zdyskwalifikowałeś siebie. Jezus dał ci kwalifikację, nie dyskwalifikuj się. Nie jestem wystarczająco dobry, nie poszczę wystarczająco. To nie są zasady, które On ustalił. Ty też ich nie ustalaj, ponieważ dyskwalifikujesz się przez nie. Cóż, ja nie wiem po prostu, czy mam wiarę. Jak śmiesz tak mówić? Nie wiesz, czy masz wiarę? Wiarę w co? W Boga?
Chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś w stanie zaufać Bogu? Bóg nie jest godny nawet zaufania? To jest to, co mówisz? Nie, to, co mówię, to to, że ja nie mam wystarczająco wiary. Wiara nie jest pytaniem. Pytaniem jest to, w co wierzysz. Mówisz, że nie masz wystarczająco dużo wiary, mówisz, że Bóg nie jest godny zaufania. Tu nie chodzi o twoją wiarę. Chodzi o to, że Bóg jest wierny, nawet kiedy ty jesteś niewierny. Rozumiecie? To o to chodzi w tym wszystkim. Widzicie, my uczyniliśmy wiarę walutą. Czy mam wystarczająco wiary, aby kupić uzdrowienie? Nie, nie chodzi o to. Chodzi o Boga. On jest obiektem twojej wiary. Wiara nie powinna być obiektem twojej wiary. Nie potrzebujesz wiary w swoją wiarę. To humanizm. Potrzebujesz wiary w Boga. I On jest wierny. On jest godny, aby być wiernym. Ludzie mówią, ale potrzebuję szczegółów. Dlaczego chcesz szczegółów? Szczegóły, które miałbym ci dać, zgadnij, jak się ich nauczyłem. Przez praktykę. Nikt mi nigdy nie powiedział. Nauczyłem się przez praktykowanie tego. Dam wam szczegóły, ponieważ mam nadzieję, że dostaniecie się do tego miejsca szybciej. Ale to, o co mi chodzi, to to, że to nie działa dzięki szczegółom. To działa, gdy zdecydujesz się robić to, co powinieneś robić. Jeżeli nie poddasz się w swoim dążeniu, pomyślcie o tym. Próbujemy przekonać Boga, aby to zrobił, ale w rzeczywistości Jezus przyszedł do pewnej kobiety i ona mówi: Panie, moja córka ma demona. Jezus mówi: nie powinno się dawać chleba szczeniętom, który jest dla dzieci. Odpowiedział jej: nie. Dlaczego? Ponieważ powiedział, że nie został wysłany do pogan. Powiedział: jestem wysłany do zagubionych owiec Izraela. Innymi słowami, Bóg ustanowił przymierze z Abrahamem i musiał je wypełnić. Więc najpierw poszedł do dzieci Izraela, nie do pogan. Musiał zrobić to. Więc powiedział kobiecie: nie. Czy Jezus był głosem Boga na ziemi? Tak. Więc Bóg powiedział tej kobiecie: nie. Powiedzielibyście, nie podoba mi się to, to znaczy, że mógłby mi odmówić. Nie, nie może ci odmówić, ponieważ wszystkie obietnice są w nim takie i są w nim amen. Niech się stanie, nie może powiedzieć ci nie. Wiesz, dlaczego też nie może ci odmówić, ponieważ zgadnij co, teraz to też jest dla pogan, prawda? Teraz też jesteście dziećmi, a to jest chleb dla dzieci. On powiedział jej nie. I ta kobieta mogła powiedzieć, cóż, Bóg tak powiedział, niech tak będzie. Niech się dzieje wola Boża. Jeżeli taka byłaby twoja wola, uzdrów moją córkę. Nie, dobrze. Ale ona tak nie powiedziała. Wiecie, co ona powiedziała? Panie, nawet szczeniętom spadają okruchy. Innymi słowy, ja stąd nie pójdę, dopóki mi tego nie dasz. Słyszałem, co powiedziałeś, ale i tak to chcę. Pomyślcie o tym. Bóg powiedział nie i ona odpowiedziałby, nie, to mi nie wystarczy. I wtedy on by się do niej odwrócił i powiedział, masz wielką wiarę. Dlaczego? Ponieważ nie przyjąłeś nie jako odpowiedzi. Jak większość ludziom powiesz nie, to oni się nie zgadzają. Ale widzicie, kiedy wskrzeszałem moją córkę z martwych, nie zaakceptowałby mnie. Nie, nie było nawet opcją, nie było nawet myśli, aby przestać. Ludzie się pytają, jak długo byś to robił? Byłbym tam do dzisiaj. To byłoby kłopotliwe, ale zostałbym tam. Dlaczego? Ponieważ już straciłem jedną. Nie stracę kolejnej. Bóg dał mi moje dzieci. Nie dał ich lekarzom. Mi dał odpowiedzialność za nie. I wziąłem tą odpowiedzialność i od tamtej pory nie oddałem jej lekarzom. Zrobiłem wszystko, co musieliśmy zrobić, modliłem się, wierzyliśmy, robiliśmy to, co mieliśmy robić i nigdy nie straciliśmy innego dziecka. Rozumiecie? Byliśmy w różnych sytuacjach i Bóg przeprowadził nas przez wszystkie. Nienawidzę rezygnować, nie cierpię przegrywać i nie będę. Szczególnie, kiedy ta książka mówi mi, że nie powinienem. Zrozumcie, ja nic z tego nie mam. Jedynym powodem, dla którego robię to dla was, jest to, że nie rezygnujemy. Więc jeżeli nie masz niczego innego, postaraj się o wytrwałość, nieustępliwość, aby wkopać się głębiej. Biblia mówi tak, tak będzie nieważne co, i po prostu trwaj w tym. Jeżeli cokolwiek stanie ci na drodze, jeżeli usłyszysz nie, to jest to diabeł. Rozumiecie? Ponieważ Bóg nie powie nie, bo wszystkie obietnice są w Chrystusie i w Nim, amen. Więc jeżeli słyszycie nie, to nie jest Jezus, to nie Bóg, ponieważ oni mówią to samo, to jest diabeł. Więc po prostu nie odbierajcie tego. Kiedy to zrobicie, to zobaczycie, co się stanie.